Dobra, słuchajcie, hej, dzień dobry wam wszystkim tutaj na YouTubie na razie. Pierwszy jest YouTube. O, tu ładnie odpalimy. Słuchajcie, szykujemy się do live'a. Live będzie dotyczył tak zwanego neurobarku. O co chodzi? Będziemy mówić o kinezjologii, o barku, o diagnostyce, o leczeniu właśnie w kontekście pracy z obręczą barkową. Więc to, co widzicie, to będzie zapis live. Mogę tak? Nie, będzie nas widać tutaj? No. Czego nie zasłania, elegancko. Będzie to zapis live na Facebooku, Instagramie, a po prostu na YouTube stwierdzimy, że mamy aparat, wszystko jest tutaj gotowe. Mamy też mikrofony, których nie będziemy używać, no bo to byłby sens, żeby siedzieli, nagrywali live'a na Facebooku, Instagramie. Ludzie stwierdzili, macie takie mega mikrofony, dlaczego was nie słychać? Więc nie będziemy tak robić. Więc jak nie mogliście obejrzeć na Instagramie, Facebooku, to możecie obejrzeć tutaj. Ewentualnie, może chcecie obejrzeć to w lepszej jakości, to też możecie obejrzeć tutaj. Tak fajnie jest u nas. A 21, odpalamy. Jedziemy. Sprawdzanie połączenia. Okej, zobacz, musisz się przesunąć, tak? Tylko, pamiętaj, półtora metra. Półtora metra. Półtora metra po prostu, to... Dzisiaj który jest? Kamera... 23. Dzisiaj jest 23, więc wiecie, o co chodzi z tymi półtora metrami. Słuchajcie, dzień dobry Facebooku, dzień dobry Instagramie. Cześć. Nie mówimy, że nagrywamy coś tam. Nie już powiedziałeś. Ale tutaj. Tu nie powiedziałem. Gdzie? Tu. Na no teraz Instagram. Powiedziałeś. Nikt nie słyszał. Nie słyszał. Słuchajcie, witamy was serdecznie w tym pięknym okresie. Tutaj okresie siedzenia w domu, edukacji domowej, kursów online'owych, ćwiczeń z trenerami personalnymi w domku. Po prostu robienia w domu wszystkiego. Zobacz te serduszek na mnie. Ojej, po prostu słuchajcie, kochamy was też. A w tym okresie jeszcze bardziej muszę. Tak. Więc spędzamy z wami czasu online'owo, więc super. Jeszcze więcej serduszek. Ojej, po prostu, ale to będzie cudownie. Wiesz co, my będziemy mogli jednocześnie taki, wiecie, na początku wszyscy zbierają się, mały research sobie robimy i nie wiem, czy mieliśmy kiedykolwiek tyle osób. Nigdy. Fajnie będzie. Słuchajcie, spodoba wam się, bo szykujemy dla was mega genialne sprawy. Natomiast ja chyba sobie odpalę nawet. Myślę, że gdzie ciekawie odpalić? Na Facebooku czy na Instagramie? Pytanie? No. Gdzie chcecie komentować? Na Facebooku czy na Instagramie? Instagram już komentuje, już wygrał. Instagram już wygrał, bo już widzę, że tam tuż lecę komentarze na Instagramie, więc my sobie też odpalimy tutaj. O, a tu sobie odpalimy Face'a. Możemy tak zrobić? No kurczę. Proste. Patrz, to tutaj ten i cyk. Okej. Okay. Jesteśmy po prostu geniuszami internetów. Patrzcie, teraz Patryk Sobotka będzie oglądał, dołączył pewnie, tak? Dołączył Patryk Sobotka na Instagramie. Także chwilę rozgrzewki jeszcze i za chwilę lecimy sobie z naszym tematem tutaj. Także witamy was bardzo serdecznie. I ja od razu wam mówię, że tutaj nie spotkacie, bo tu ktoś się pytał, czy będzie dużo fizykoterapii. Nie będzie dużo fizykoterapii, praktycznie nie będzie. Fizykoterapii? Nie będzie w ogóle fizykoterapii. Jeżeli nas znacie, to wiecie, że my o fizykoterapii wiemy tyle, ile na przykład wiedzą nasi rodzice. Czyli wiemy o fizykoterapii dość mało, ale to dobrze, wiemy więcej. Ale... Znaczy nie, no my wychodzimy z założenia, że tak, za bardzo nie rozmawiamy o rzeczach, o których nie mamy pojęcia. Tak. Raczej to jest nasza wiedza taka na zasadzie taki erotoman teoretyk. No. Coś kiedyś było na studiach, ale później po prostu nigdy tego nie robiliśmy. Jakby nas zamknęli. Ja w ogóle, słuchajcie, ja bym chciał podziękować wszystkim terapeutom, którzy pracują w szpitalu, bo jakby tak się złożyło, że mnie by zamknęli w szpitalu, ja bym pracował jako terapeuta w szpitalu. Koniec. I ja bym się nie odnalazł. Kompletnie odnalazł. Ja się teraz nadaję tylko do wyłącznie pracy jeden na jednego, gdzie mam na pacjenta przynajmniej pół godziny i... O Boże, Zuzia napisała, że wyglądam jak Denzel. Dobra. Słuchajcie, bo ludzie też przyszli specjalnie tutaj po to, żeby posłuchać o barku. Mm-hmm. O kompleksie barkowym. I nie dlatego... słuchajcie, może tak. Dlaczego wybraliśmy kompleks barkowy? Dlatego, że tam jest bardzo fajny taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który, dzięki któremu możemy zaprezentować wam nasz sposób postępowania właśnie z pacjentami, wykorzystując zagadnienia kinezjologiczne, jakby
tak taki trochę przedstawić wam taki ten motyw znany, trochę już oklepany, taki motyw gór lodowych, o co chodzi. Mm-hmm. I chyba sobie od tego zaczniemy. No musimy, bo to jest ważne. O, to jest bardzo ważne. I teraz tak. Super ważne. Oczywiście zakładam, że pacjentów z problemem barku macie full. Na pewno. Jest bardzo dużo. Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest jeden powiedzmy z takich częstszych problemów. Myślę, że tak. Myślę, że w pierwszej kolejności to jest kręgosłup oczywiście. Kręgosłup lędźwiowy prawdopodobnie, ewentualnie lędźwiowy szyjny. Mhm. W drugiej kolejności prawdopodobnie to są kolana i stopy ewentualnie. Bardziej kolana. Znaczy nie wiem, przynajmniej u mnie to są barki. To są barki? U mnie kolana. Ale myślę, że to też trochę jakby specyfika tego tematu. Mam bardzo dużo takich aktywnych osób i one używają mocno łapek. Tak, a ja myślę, że kolana, ale to chyba dlatego, że na YouTubie po prostu stałem się takim specem od kolan. Samozwańczym specem od kolan. Tak trochę to wygląda. I te kolana dużo, ale te barki są gdzieś wysoko. Mhm. I oczywiście w barku, w kompleksie barkowym to jest tak, że moglibyśmy powiedzieć bardzo fajnie, załatwiając sprawę, że kompleks barkowy, dolegliwości bólowe kompleksu barkowego, przyczyny bólu kompleksu barkowego, niestabilności tak naprawdę i różnych takich dziwnych odgłosów, które z tego stało się wydobywają, jest to nic innego jak dysbalans mięśniowo-powięziowy. Czyli nie wszystko gra tak jak powinno. Czyli nie jest zbalansowane. Najczęściej jest to taki dysbalans, który powoduje, że te nasze struktury głęboko położone, czyli tak zwane stożek rotatorów, jest dysfunkcyjny. Mhm. Pod kątem tego, że tam z jakiegoś powodu nasz układ nerwowy, bo będziemy oczywiście poruszać się w kontekście układu nerwowego, nie za bardzo chce aktywować te struktury. To jest klasyka. Jeszcze powiem, dlaczego wybraliśmy kompleks barkowy, jak już będziemy tutaj za chwilę popłyniemy sobie z tym tematem, myślę, że mocno. Otóż dlatego, że jak pomyślimy w kategoriach, które struktury stawowe i kostne wchodzą w skład kompleksu barkowego i pomyślimy sobie w kategoriach kości ramiennej, głowy kości ramiennej, obojczyka, łopatki, ich więzadeł oraz struktur mięśniowych, które się do tego obszaru przyczepiają, to już nam wychodzi 1/4 ciała. Mhm. Czyli kawał obszaru może być uznanego za dysfunkcję w barku. Tak? A czyli nadal jesteśmy lokalnie. Jesteśmy tylko lokalnie. Tylko lokalnie. I mamy już ramię, mamy już klatki piersiową, mamy kręgosłup piersiowy, mamy tak naprawdę kręgosłup lędźwiowy. Mamy. Czyli jest naprawdę konkretnie. I teraz tak. Jak pomyślimy tylko w kategoriach prostych założeń tensegracyjnych, czyli wzajemnego przenoszenia napięć względem siebie i pomyślimy choćby o taśmie funkcjonalnej albo gdzieś tam o taśmie powierzchownej bądź głębokiej kończyny górnej, tylnej albo tylnej taśmy przedniej, to już nam wchodzi przynajmniej połowa ciała. A myślimy tylko o tensegracji. Nie myślimy jeszcze w kategoriach naczyń, nie myślimy w kategoriach rzutowań z narządów, nie myślimy w kategoriach, co tam jeszcze mogło być ciekawego. Jest jakiś punkt w suprawrębie głowy i tak dalej, czyli po prostu dalej jesteśmy tak naprawdę troszkę rozszerzyliśmy. Jeszcze nie możemy mówić kompletnie, że to jest jakaś Nie myślimy na przykład o mechanice tego, jak się w ogóle poruszamy, nie? Kompletnie jeszcze nie myślimy tak naprawdę. Bo wtedy też musielibyśmy zaangażować całe ciało. Jak myślimy o chodzie, to już myślimy o całym ciele. Jak myślimy o chodzie, to myślimy w ogóle o 80% naszych struktur mięśniowych, już dzień dobry, mózgu, całym automatyzmie, to już jest całe ciało. Więc myślimy tak naprawdę troszkę szerzej, to jeszcze kompletnie nie jest holistyka, a się okazuje, że temat już się zrobił, obejmuje całe ciało. Mnie to trochę dziwi, że ostatnio, powiedzmy, mamy taki film na YouTubie i wrzuciłem, kojarzysz tę sytuację, że wrzuciłem informację dotyczącą kostki stawu skokowego. Mhm. Z takimi założeniami, że dysfunkcje w obrębie stawu skokowego mogą przekładać się na problemy bioder, kolan, a nawet kończyny górnej. I tam było takie, część osób mówi, wow, świetnie, super, ale to jest czad, ale ludzkie ciało jest po prostu fenomenalny mechanizm. A część osób mówi, że w ogóle nie, może staw skokowy byłby problemem dla kończyny górnej, jeśli pacjent zacząłby chodzić na rękę. Ja nadal wychodzę z takiego założenia, że jeśli to jest nadal twoja stopa i twoja ręka, to jest jeden układ. Więc
Tak. Nie zdziwiłoby mnie to specjalnie. Nie, no to się dzieje. Słuchajcie, niektórzy się zastanawiają, czy to w ogóle to, co na przykład jak my badamy pacjentów, leczymy i ich próbujemy gdzieś tam poszukać, to czy to nie jest za daleko, czy to ma sens, czy to działa, to powiem wam, że my niespecjalnie lubimy robić rzeczy, które nie działają. Ja nie wiem, ty lubisz robić w gabinecie rzeczy, które nie działają? Nie wiem, bo nie robię. Więc no słuchajcie, no to działa, to się przekłada, jakby się okazało, że to nie ma specjalnie jakby takiego przełożenia na praktykę, no to byśmy prawdopodobnie tego nie robili. I teraz tak, jak pomyślimy sobie tak naprawdę o tych właśnie wszystkich strukturach kostnych, więzadłowych, mięśniowych, które wchodzą w skład i poruszają kompleksem barkowym, to mamy tego naprawdę, naprawdę dużo. I to już powoduje, że niestety patrząc na bark musimy sobie spojrzeć i na funkcjonowanie całej kończyny górnej wolnej, i na funkcjonowanie łopatki, i nawet na funkcjonowanie miednicy i cylindra brzusznego, bo tamte struktury się przyczepiają. Więc to nie jest specjalnie... Chociażby z tego powodu, jakby tych powodów tam jest może być, znacznie więcej, nie? Może być dużo. Chcielibyśmy Was przeprowadzić tak naprawdę przez taki proces myślowy, co my robimy z pacjentem, jeżeli on przychodzi do nas i mówi, że ma problem z barkiem. Więc najczęściej jest tak, że oprócz tego, że go obserwujemy sobie spokojnie w gabinecie cały czas, to jeszcze oczywiście musimy zrobić z nim dobry wywiad. I jest kilka takich ważnych pytań, o które musimy zadbać. Od czego zawsze zaczynasz? Od wywiadu. O co pytasz? O co pytam? Dobra. Generalnie zawsze zaczynam od takiego pytania, czy pacjent wychwycił jakiś jeden moment, od którego pierwszy raz poczuł, że jakby no, ta funkcja uległa zaburzeniu, może kiedy pojawił się ból, no bo generalnie też problemy bólowe są jakby chyba najczęstszą przyczyną wizyt u fizjoterapeuty. Więc to jest jakby takie dosyć logiczne, żeby o to zahaczyć, ale warto też pytać o to, czy kiedykolwiek podobny ból w podobnym rejonie miał już miejsce. Dlatego, że dla pacjentów nie jest to specjalnie logiczne, że jakieś stare problemy w tym samym rejonie mogą dać nam jakby jeszcze raz objawy za ileś tam lat. I dla nas to znowu powinno być takim sygnałem do tego, że może trzeba się zająć jakimiś właśnie starymi urazami w tym rejonie. Bardzo często też jest tak, że problem, który pacjent nam zgłasza, jest zupełnie niespecyficzny. Czyli problem się pojawia, pacjent nie jest do końca świadomy tego, w jakim momencie to się pierwszy raz wydarzyło. On ma tendencję do tego, żeby gdzieś na chwilę zanikać. Ktoś tam sobie myśli, że a może tam się totalnie rozchodzi, nie? To jest klasyczne hasło. No i później się znowu pojawia, nasilenie nie jest duże, ktoś już tak się miał gdzieś tam wybrać, no i powiedzmy mija parę miesięcy, no i generalnie trudno powiedzieć dlaczego, nie? I takie akurat chyba problemy lubimy najbardziej, bo to wymaga troszeczkę już takiej rozkminy, poskładania ze sobą dużej ilości elementów. I jeszcze bardziej nam to powinno wtedy uświadamiać, że tak naprawdę ten problem z barkiem to jest tylko skutek, jakby końcówka jakiegoś procesu, przez który ktoś przeszedł, żeby znaleźć się w tym momencie. Nie? Jakie kolejne pytania tutaj warto zadać? Generalnie pytam też pacjentów o to, jak się czują w ogóle. Czyli jakby z pominięciem samego barku. Czy mają też jakiekolwiek problemy w ogóle ostatnio z regeneracją? Co to znaczy? Typu, czy w ogóle się ostatnio wysypiają? Jak też wyglądają ewentualnie jakieś ich problemy z trawieniem? Czy mają jakieś choroby współtowarzyszące? To jest zawsze pytanie, na które w 99% przypadków ludzie mówią, nie, w ogóle na nic innego totalnie nie choruję, nie mam żadnych innych problemów. To dopiero gdzieś tam wychodzi w trakcie. Dlatego, że też mamy sporo problemów, które mogą być tak naprawdę rzutowane na przykład z narządów wewnętrznych, albo mogą być tak naprawdę problemem w jakimś, powiedzmy, innym stawie, w jakimś innym obszarze ciała i tak naprawdę później pacjent może mieć z nimi problem tak naprawdę tylko dlatego, że bark jest dosyć skomplikowaną strukturą,
I może to być po prostu jakaś nieudolna próba kompensacji czegoś innego. Bo nasz organizm też musi pamiętać, że tak wszyscy chcielibyśmy się czuć jak Superman zawsze, a później wychodzi różnie. Nie? Czasami sobie za dużo bierzemy gdzieś tam na klatę i tak dalej. Więc o tym też można mówić nieskończoność. Ale ważne jest też to, żebyśmy my mieli świadomość tego, że to nie zawsze jest problem taki stricte, zupełnie lokalny. Znaczy, może inaczej, to praktycznie bardzo rzadko jest problem lokalny. Dokładnie. To jest bardzo rzadko, dlatego że słuchajcie, zobaczcie, jak wielu macie pacjentów, którzy przychodzą do Was i na przykład mówią coś takiego, że ten problem dokładnie pojawił się wtedy, kiedy wykonywałam dane ćwiczenie, upadłem na dany bok i tak dalej, a wcześniej było świetnie. To jest rzadkość. I byłem super zdrowy. Nigdy nic się nie wydarzyło. To najczęściej to się zdarza tak, że pacjenci zgłaszają Wam problem, że ten ból pojawił się odkąd wykonywali konkretny dany ruch, bo na przykład wzięli za duży ciężar i tak dalej. Ale pytacie się, a czy wcześniej było super, z tym brakiem był żadnych problemów? Pacjent mówił, że nie. Też były różne tam już gdzieś tam takie małe sytuacje, które powinny spowodować, że powinni o tym barku zacząć myśleć intensywniej. Z jakiegoś powodu tego nie zrobili. I teraz tak naprawdę no, mamy już jakiś efekt końcowy, ale to jest dalej proces. Takich pacjentów, którzy rzeczywiście zgłaszają dolegliwości bólowe od konkretnej sytuacji, czyli powiedzmy takich prostych, my tak mówimy trochę prostych, no bo prostych dlatego, że nie jest specjalnie trudno leczyć pacjenta, który był zdrowy i trafił do nas po jakiejś konkretnej kontuzji. My wtedy wiemy, jak ta kontuzja mogła wyglądać, które struktury zostały przeciążone i że jest to po prostu przyczyna problemu, że ten uraz był przyczyną problemu. Dużo częściej jest to właśnie taki pacjent, który mówi Maciek, czyli tak naprawdę jest to zaburzenie na kilku poziomach, które w efekcie dają dolegliwości bólowe. Tylko my też o bólu musimy myśleć w takiej kategorii, że to jest jakby jak macie ułożoną taką drogę z takich klocków domina, to ten ból to już taki któryś klocek, który upada. A wcześniej jak gdzieś tam, powiedzmy, mam jakiś incydent, to te klocki po kolei upadają. A wcześniejsze takie informacje, które być może pacjent mógłby zgłosić, ale nie pamiętał, to było tak, że zaczął czuć jakieś mrowienie w ręku, drętwienie. Poczuł, że coś nie tak jest... Nie do końca tak pracuje. Tak, że już gdzieś na przykład już jak się podciąga delikatnie, to człowiek by bardziej ciągnął jedną ręką, a drugą to w sumie niekoniecznie. Więc okazuje się, że już wcześniej jakieś informacje były. Na przykład zaczął się, nie wiem, bardziej pocić. Tak, bo tutaj właśnie też Kamil napisał, że myślę, że ludzie przychodzą do nas wtedy, kiedy już takich boli, że im oczy wychodzą. Na szczęście coraz rzadziej. Ale to właśnie też o tym miałem powiedzieć, co tutaj napisał Kamil, że my często ignorujemy po prostu te sygnały. Ale też nie pytamy pacjentów, troszeczkę... nie? Czasami. My jako terapeuci ignorujemy, ale ja miałem na myśli, że my jako ludzie często ignorujemy te sygnały, które już nam wcześniej organizm daje cynk, że coś jest nie halo, że tak może coś tam zrób z tym. W jakikolwiek sposób próbuje nam zaciągać hamulec i w końcu, kiedy my się do tego nie stosujemy, no to on nam zaciąga hamulec do końca i to jest po prostu już w postaci bólu. Więc gdybyśmy wcześniej na to zareagowali, no to byłoby inaczej. Dlatego też, kiedy pacjent już się do nas zgłasza z problemem bólowym, no to my już musimy wiedzieć, że ten hamulec już jest całkiem nieźle zaciągnięty. Że tych prób kompensacji było więcej. Tak, zdecydowanie. I słuchajcie, naszym zadaniem jest też mówić pacjentom o tym, że to już jest dawno, znaczy nie chcę mówić dawno po kwiat, po tym jakby. No nie, to już jest nie da zrobić, bo się da oczywiście da zrobić z tym dużo. Natomiast to już jest tak, że my musimy uświadomić, że to nie jest efekt sytuacji jednej, tylko to już jest kilka tygodni, od kiedy ten problem z nimi jest, a nawet kilka miesięcy. Niestety w większości wypadków bywa, że też lat. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy kojarzycie, ale my się bardzo mocno posługujemy jakby zagadnieniami z kinezjologii stosowanej i tam jest taka zasada, która mi osobiście bardzo do gustu przypadła, co nazywa się, dzisiaj mieliśmy też podcast o tym nagrywać, ale nie zdążyliśmy jeszcze, bo nagraliśmy jeden temat i mieliśmy nagrywać drugi o tak zwanej triadzie zdrowia. To jest taki bardzo fajny, jak to nazwać? No, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy model, nie? Model, o model. Tak. Modele w pewnym sensie są potrzebne, no bo nam oczywiście starają się coś tam uzmysłowić i coś zamknąć w jakimś, w tym przypadku trójkątnym modelu i pokazać, że nasz organizm to nie jest tylko i wyłącznie biomechanika.
bo my jesteśmy tak jakby trochę do tego, jesteśmy uczeni w ten sposób, nie? Że boli nas bark dlatego, że mamy problem z mięśniem, ze stawem, z czymś tam, a tak naprawdę problemy bólowe, czy problemy w ogóle jakiekolwiek związane z funkcją, no to jest efekt tak naprawdę składowy różnych czynników na różnych, w różnych systemach naszego ciała, nie? Mhm. I teraz tak, wiecie co, może teraz jest taki moment, że jest nas dużo osób, to może powiemy o tym, natomiast tak, po webinarze, znaczy, bo wróć, już za daleko, po naszym live, który tutaj mamy na Facebooku, Instagramie, czyli będzie on trwał prawdopodobnie godzinkę, no nie, do 21 pewnie pogadamy sobie, odpalcie od razu, dlatego że 21 z hakiem będziecie mieli post i na Facebooku, Instagramie z linkiem do zapisu na webinar, który odbędzie się za tydzień w czwartek, czyli 2 kwietnia, żeby nie było pierwszego, bo wtedy wszyscy myśleli, że sobie jaja z nich robimy, więc 2 kwietnia. I tam, słuchajcie, zrobimy sobie taką fajną prezentację dotyczącą całego badania barku, czyli od początku do końca, jak u nas wygląda jeden z propozycji badania pacjenta dotyczących barku, jak tego ewentualnie dalej szukać. Więc trochę kinezologię sobie bliźniemy, więc myślę, że to będzie takie fajne spotkanie. Na pewno szykujcie ponad godzinkę na to. Jeżeli wam się temat podoba, to tam podrzućcie nam jakieś łapki w górę, serduszka, teraz będziemy się cieszyć. I zrobimy sobie naprawdę takie fajną prezentację, taki bardzo ładny webinarek i po prostu myślę, że będzie super i będziecie mieli coś, co od razu będziecie mogli przerzucić do pracy z pacjentami w gabinecie, jak już tylko wrócicie do pracy. Więc tak sobie to zrobimy. I teraz tak. O, patrzę, ile mam serduszek. Zawsze chciałem takiego live'a, żeby miał tyle serduszek. Cieszy mnie to. Natomiast tak. Słuchajcie, pomimo tego, że co ty, nie wiem co się zdarzyło, to moje mega zawsze tak. Nie mówię, że takie w ogóle nasze, że tak teraz powinno szybować i tak dalej. I słuchajcie, pomimo tego, że my wiemy, że jest dużo zależności, że pacjenci tak naprawdę funkcjonują na poziomach struktury, ale też narządów trzewnych, chemii, emocji, to wszystko może być problemem, to my dalej jesteśmy terapeutami, takimi pracującymi manualnie, więc jak przychodzi do nas pacjent i skarży się na dolegliwości bólowe kompleksu barkowego i pomimo tego, że ja mam już jakieś ewentualnie pomysły, że może to jest jakiś wynik operacji, jakiegoś cięcia, może to jest jakiś wynik urazu, może to jest jakby problem emocjonalny, to co by się działo, to my i tak wychodzimy z poziomu na początku badania barku po prostu. Oczywiście. Czyli musimy sobie zbadać to, co jest najczęściej problematyczne. A najczęściej problematyczny jest sam obszar stawu ramienno-opadkowego, bo zwróćcie uwagę, że przychodzi do Was pacjent i skarży się na dolegliwości bólowe, to najczęściej mówi, że to jest najczęściej tutaj, ten bark jest niestabilny. My wiemy na przykład, że ten bark jest ustawiony w protrakcji, w decentralizacji głowy kości ramiennej, czyli coś jest ewidentnie tak. Mamy zaburzenie ruchomości właśnie w stawie ramienno-opadkowym. Tak, więc to jest w ogóle też jakby logiczne nawet z kilku przyczyn, dlatego że raz może być pacjentowi troszeczkę łatwiej zrozumieć nasze postępowanie. No bo my możemy jakby wiedzieć, że tak naprawdę bark jest tą końcówką i że może on nie jest do końca winien jakby całemu procesowi, no ale to jest jego główna bolączka na ten moment. I może on na przykład tego barku potrzebuje już teraz do robienia czegoś, więc fajnie było, gdybyśmy od niego w ogóle zaczęli iść i jakby już stricte pomagać pacjentowi leczyć ten jego konkretny problem, ale dwa, jeśli nawet stricte on nie jest problemem, to tak naprawdę i tak z jakiegoś powodu nasz układ nerwowy zdecydował się go obciążyć. Tak, znaczy wiesz... Więc i tak... Tak czy siak coś tam w nim i tak znajdziemy. Tak, znaczy ja nie wiem, czy właśnie, my oczywiście wiecie, mamy takie tutaj skróty myślowe, bo tam jest jakiś problem na nim. Musi być. Tam jest jakiś problem, tylko czy to jest już, jakbyście mieli taką ładną piramidkę, to czy ten problem tej dysfunkcji w obrębie stawu ramienno-opadkowego i ta dysfunkcja na przykład tego mięśnia nadgrzebieniowego, bo pacjent przychodzi na mówi jakiś zespół mięśnia nadgrzebieniowego, czyli uszkodzenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, co się zdarza bardzo często, to czy to uszkodzenie ścięgna to jest w ogóle sam wierzchołek tego trójkąta, sam wierzchołek piramidy i to mi interesuje ewidentnie to, ja muszę pracować z tym mięśniem, bo praca z nim przynosi mi najfajniejsze efekty, czy może ja powinienem szukać gdzieś niżej, bo mnie bardziej interesuje w sumie jakby ta przyczyna, tak? Czyli gdzieś tam ta podstawa tego trójkąta, więc to jest pytanie. Czy ten nadgrzebieniowy jest podstawą i od niego się cały proces dysfunkcji rozpoczął, bo pacjent przykładowo doznał jakiegoś szarpnięcia kiedyś i doszło do uszkodzenia tego mięśnia, czy to po prostu ten mięsień jest problematyczny
bo na przykład mamy z jakiegoś powodu ustawiony staw w decentralizacji, przez co jest gorsza stabilizacja, przez co mięsień jest nadgrzebieniowy rozciągany, przez co doszło do urazu, a tak naprawdę to rozciągnięcie i ten dysbalans mięśniowo-powięziowy, który mam w obrębie stawu ramieno-łopatkowego, jest wynikiem dysbalansu w obrębie łopatki, a ta jest wynikiem gorszej pracy tułowia, bo pacjent miał cięcie cesarskie. I ja w ogóle tego nie badam i wierzę w cięcie cesarskie, no nie? Wyobraźcie, przychodzi do was pacjent z barkiem, wy mówicie i w brzuch od razu. I to jest takie trochę creepy. Nie, to nie wygląda specjalnie dobrze. I nawet jak będziecie mieli fajne efekty, to pacjenci takiej terapii nie rozumieją. I mówią, no co za typ, już nie chcę mówić brzydkich słów, no nie? Co za typ, nawet nie zbadał mnie barku, od razu zaczął grzebać brzuchu i co ma przynieść efekty, co ma w ogóle brzuch do barku? To my wiemy, że on może mieć. I to mi przypomina taką całkiem ciekawą sytuację, bo czasami jak się poczyta komentarze o niektórych terapeutach, bardzo dobrych terapeutach, i jakby nie mam absolutnie zastrzeżeń co do efektywności pracy, to niektórzy mówią, genialne, totalnie przestało mnie boleć, ale jest strasznym komunikacyjnym burakiem. Tak. Nic mi nie wytłumaczył, nic mi nie powiedział, no. W ogóle robił jakieś rzeczy z czapy. Niby fajnie, ale tak naprawdę nie jestem zadowolony. Parafrazując, nie? Nie będę mówił teraz jakby komu, ale dałem po prostu swojemu znajomemu złoty tip życiowy. Koleś miał bardzo fajne pomysły terapeutyczne i miał fajne efekty, ale nie tłumaczył pacjentom nic, co się tam po prostu dzieje u niego pod rękami, co się dzieje w gabinecie, dlaczego nie mają efekt, dlaczego efekt ewentualnie nie mają. I nic nie zmienił w swojej terapii, zaczął z pacjentami więcej rozmawiać. Mhm. I się okazało, że więcej pacjentów. Pacjenci wracają, pacjenci rozumieją, pacjenci zaczynają polecać go innym osobom, bo koleś ma po prostu super pomysły i oni wiedzą, dlaczego on grzebał u nich w tym brzuchu, skoro oni mieli problem z łopatką albo z barkiem. Stricte stawem ramieno-łopatkowym. Okay. Więc... Wiesz co, tylko tam ci było fajne pytanie od Ani bodajże. Czy praca z układem współczulnym tu jest dobrym pomysłem? Bo była taka hipoteza, że jeśli poprawimy układ współczulny, to wtedy poprawi się ukrwienie i będzie nam się wszystko lepiej goiło. Tak i nie. Trzeba sobie zadać pytanie, po co jest nam aktywacja układu współczulnego? Czy to jest nasz w ogóle przeciwnik? Układ współczulny, czy to jest coś złego? A pytanie, czy się go pozbyć? Czy ty możesz się randomowo aktywować układ, który chcesz? Selektywnie nie, ale zakładam, że jest taka sytuacja, no bo generalnie my też trochę zwracamy na to uwagę i nawet uczymy takiego trochę podejścia, że w niektórych sytuacjach warto jest ten układ współczulny nie, wyciszać, to też jest nie znaczy, wiem, czy zawsze dobre słowo. Może tak, balansować, starać się pracować z układem autonomicznym, no nie? Tak, ale czy zawsze go za wszelką cenę musimy wyciszać? Nie, dlatego że jego aktywacja też fizjologicznie w niektórych sytuacjach jest potrzebna. To nie jest nasz wróg. Tak samo jak na przykład czasami myślimy o kortyzolu, że kortyzol to jest strasznie zły hormon, bo to jest kataboliczny. Ale my też potrzebujemy procesów katabolicznych w procesie zdrowienia. Więc nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że układ współczulny zawsze musi być pacjent podbity przy współczulnie. My też, w każdej sytuacji. My też ostatnio się taką rozkminę, że słuchajcie, jeśli chodzi o fizjoterapię, tutaj będziemy mówili to bardzo szeroko, nie tylko o barku, natomiast my możemy tylko coś pobudzać. Tak naprawdę, no nie? Jakby, bo czasami tak się wyciesza, że my coś tam wyciszamy, albo my coś rozluźniamy, zmniejszamy sygnał receptorów. Nie, my mamy tylko możliwości, że każdym naszym bodźcem, że będzie taki bodziec, czy taki bodziec, to my coś pobudzamy w efekcie. Bo my po prostu dajemy gdzieś sygnał. Dlatego, że nasz mózg, żeby on mógł wykonać jakąś akcję, to on potrzebuje najpierw wejściowo coś. Mamy bardzo dużo, w ogóle jeśli popatrzymy na nasz układ nerwowy, to w zależności oczywiście od tego, jaki to jest nerw, ale dla nerwów rdzeniowych zazwyczaj 75-80% włókien to są włókna czuciowe. Więc nasz organizm, właściwie nasz mózg, dostaje bardzo dużo informacji wchodzącej. I my możemy go tak naprawdę tylko bodźcować i czekać, co on zrobi jakby jako odpowiedź na nasz bodziec. Ale to nie jest tak, że my go jakby tak hamujemy, go wyciszamy. Dajemy mu tylko sygnał i on w związku z tym może coś... Coś się może zadzieć. Tak. Wtedy. Ale to jakby temat kompletnie na inną rozkminę tutaj, praca z autonomicznym układem nerwowym. Natomiast tak, wracajmy tutaj na ziemię trochę.
Idźmy sobie do naszego stawu ramienno-opadkowego. I słuchajcie, mam takie swoje fajne powiedzenie. Znaczy, to nie jest nasze. Oczywiście ja je ukradłem, tylko nie wiem skąd. Już zapomniałem. Powiedz, jakie to może wymyślać. No chodzi o te kopyta. Chodzi o te kopyta. Bo jak mamy kurs terapii nerwowo-mięśniowej, to wtedy bardzo fajnie widać, dlatego że tam kursanci głowią się, nad czymś kombinują i na przykład mamy jakiś pacjent, zgłasza na przykład jakiś problem z barkiem i badają sobie ten bark, no i tam szukają i podchodzi sobie na przykład taki Patryk albo taki Maciek i po prostu biorą sobie jeden strukturę, badają i się okazuje, że tam jest problem. I dlaczego na przykład nam badanie zajmuje mniej czasu często niż innym terapeutom, które wchodzą w temat takiego gdzieś powiedzmy holistycznego podejścia i takiego szerszego spojrzenia pacjentów? Dlatego że my sobie badamy rzeczy, które są najczęściej problematyczne u pacjentów. Czyli jak my wiemy, że jeżeli przychodzi do nas pacjent i robimy mu analizę posturalną i wychodzi, że on ma rzeczywiście problem związany z dysbalansem w obrębie kompleksu barkowego i ma barki w protrakcji, denaturalizacji, to się okazuje, że ja już widzę, że on będzie miał prawdopodobnie wyhamowany, niewydolny mięsień nadgrzebieniowy i coś się wstrzymało, wiesz? Już działa. Niewydolny mięsień nadgrzebieniowy. I ja zaczynam sobie od tego mięśnia. Słabe połączenie, wiesz? To twój telefon. Instagram tam się tnie trochę. Ale już działa. Na chwilę wstrzymano. Okay. No. I badamy sobie ten mięsień nadgrzebieniowy. Rzeczywiście on jest niewydolny. Potem badamy sobie inne kluczowe rotatory, czyli obły mniejszy, podgrzebieniowy, podłopatkowy. I badamy sobie te struktury. Oczywiście wychodzą problematyczne. Bardzo często dysfunkcyjne, jeśli chodzi o kompleks barkowy, jest głowa długa, mięśnia długowego ramienia. Też sobie badamy. Badamy sobie triceps, bo tam oczywiście w dole pachowym, w otworze czworobocznym i tak dalej też często są problemy. Więc badamy sobie to wszystko fajnie. No i się okazuje, że tam rzeczywiście mamy zaburzenie dysbalansu. Świetnie, sprawa. I tak to widzieliśmy wcześniej. Ale teraz wiemy na 1000000%, że one tam są, to zabranie z balansu. I później na przykład znając przykładowo możliwości blokowania bramki bólowej albo na przykład testy kinezjologiczne, możemy sobie sprawdzić, co powoduje, że na przykład będzie nam to negowało gorszą pracę tych mięśni. Dlatego że słuchajcie, praca fizjoterapeuty jest mega prosta, jest banał. To jest banał, wystarczy kilka lat, 8 i się tego nauczysz. To jest super proste i polega to polega to na tym, żeby zbadać to, co nie działa, sprawdzić to, co nie działa i znaleźć, co to neguje. I macie załatwioną robotę. Czyli musicie sprawdzić sobie, co wy musicie zrobić, żeby na przykład te struktury w obrębie tego barku zaczęły wam działać prawidłowo. I słuchajcie, nasz układ nerwowy działa tak. Dosłownie. To są sekundy. I jeżeli okazuje się, że na przykład wy jakimś powodem... Coś tu się stało podobnież z Instagramem. Tak? Tak, także nie będę ci przerywał. No. Aha. Okay. Musisz sobie tam... Dobra. Więc sytuacja wygląda następująco. Facebook jest pewniejszy. Ty wyłączasz to? Nie. Okej, zobaczymy teraz, jak będzie. Słuchajcie, mamy małe tutaj problemy techniczne. A może to może się musi poprawić. Przerzuciłem internet na inny. Okej. O, taka mała przerwa. Powinno być okej. O, pani Łopatka, zobacz, nas załączyła. Idealnie tematycznie. Pani Łopatka, Lidia Łopatka załączyła. Ja chyba kojarzę panią Łopatkę. Była taka dziewczyna na kursie, tak nie wiem, czy miała na imię Lidia. Lidia Łopatka, czy ty byłaś u nas na kursie masażu tkanek mochi kiedyś? Tak się zastanawiamy. No. I słuchajcie, jeżeli się okaże na przykład, że wy sobie badacie ten obszar tych kompleksu barkowego, tego stawu ramienno-opadkowego, to możecie sobie sprawdzić, i to jest świetne, to w ogóle takie świetne możliwości dają testy kinezjologiczne i to też pacjenci zgłaszają i o tym ty też mówiłeś. Czy jak właśnie pacjenci zgłaszają wam wasze problemy, znaczy swoje problemy, to czy nie jest przypadkiem tak, że przychodzi pacjent i mówi, że on czuje dolegliwości bólowe, jak na przykład wykonuje jakiś ruch uniesienia ręki do góry. Wiecie, pacjenci najczęściej mówią tak, o tu mnie boli, tu mnie boli, tu mnie teraz boli. I mówicie, okej, okay, dobra, a jak ten sam ruch wykona w siedzeniu, to pana boli? A mówi, o, tu i nie boli mnie już. Zaskakujące. Potem staje i mówi, boli mnie, siada, nie boli mnie. Nie wiem, czy mi się takie sytuacje, ale to się zdarza często, bo zobaczcie,
co nam taki test mówi? On nam mówi, że jeżeli pacjent angażuje kończyny dolne z jakiegoś powodu, czy to staw skokowy, czy kolanowy, biodrowy, krzyżowy, biodrowy, kręgosłup lędźwiowy, albo jakaś inna część kręgosłup, no miednica bardziej, bo piersiowy, osób obciążany i w stanie i w leżeniu, to się nie różni specjalnie. Więc obciąża to i to i się coś zmienia. Więc to już znaleźliście, co neguje słabość na przykład mięśni obręczy kończyny górnej. Śmieszna sytuacja, jeżeli posługujecie się testami kinezjologicznymi, jeżeli nie, to bardzo chętnie Was odsyłamy tutaj choćby na nasz kanał YouTube'owy, gdzie macie przykładowo testy toniczności mięśniowej, czyli zwaną toniczność mięśniową i sobie sprawdźcie i będziecie wiedzieć mniej więcej, o czym mówiliśmy. I przykładowo, badacie sobie taki mięsień nadgrzebieniowy i on jest mięśniem, który jest wyhamowany. I badacie sobie ten mięsień wyhamowany na przykład w staniu i on jest rzeczywiście wyhamowany i jeszcze pacjent czuje dolegliwości bólowe w obszarze tego mięśnia, a potem na przykład siada i wykonuje sobie test i już nie czuje, to macie po prostu jasną, klarowną sytuację, że jest problem w obrębie kończyn dolnych. I zobaczcie, i to może działać tak. Nasz układ nerwowy przewodzi informacje z prędkością do 220 km, nie metrów na sekundę, nie? Mhm. Metrów na sekundę. Czyli angażuje dysfunkcyjny obszar i całe ciało to wie już. Nie angażuje dysfunkcyjnego obszaru, bo siada i ciało to wie i też jest ok. I jak Maciek, często zdarzyło Ci się, że badasz sobie obszar kompleksu barkowego, czyli na przykład stawu, nawet nie kompleksu barkowego, stawu ramienno-opadkowego, czyli rotatory albo długowy ramienia i okazuje się, że nie wiem, badasz sobie tego pacjenta w siedzeniu, jest problem, badasz sobie go w leżeniu, nie ma problemu. No często tak jest. Często tak nie, jest. Faktycznie często, dlatego warto jest przede wszystkim właśnie jeszcze w trakcie wywiadu pytać dokładnie, w jakiej czynności pojawia się konkretny problem, bo faktycznie pacjenci zgłaszają coś takiego, że w momencie, kiedy wykonuje jakiś tam konkretny ruch i na przykład tak jak pracuję dosyć dużo z takimi aktywnymi osobami, no ktoś mi mówi, że na przykład w momencie, kiedy wykonuje nie wiem, wyciskanie na ławeczce płaskiej, ale w momencie, kiedy chce sprowokować ten sam problem, powiedzmy w staniu u kogoś, jakby wszystkie mięśnie barku jakby są tutaj normotoniczne, mają takie prawidłowy tonus, prawidłowe napięcie. W momencie, kiedy ktoś się już na przykład wkładzie, już bywa różnie, ale może się okazać, że w dodatku, kiedy jeszcze obciąża stopy, to dopiero pojawia się problem, nie? Więc warto tutaj sprawdzać też, jakby badać pacjenta w możliwie zbliżonym układzie jego ciała, które jakby u niego powoduje ten konkretny problem, o ile to jest możliwe, nie? Tak. I niektórzy mogą się tak zastanawiać, którzy jakby nie są w tym temacie bardzo mocno gdzieś tam w kinezjologii, albo nawet nie liznęli tego tematu. Czym się różni badanie na przykład mięśnia nadgrzebieniowego w pozycji leżenia na plecach i w pozycji siedzenia? No w sumie to wszystkim. Odpocząwszy tego, że na przykład w leżeniu na przykład poprawiacie stabilizację łopatki, możecie odciążać strukturę tłoczni brzusznej całej, możecie poprawiać stabilizację miednicy, bo oczywiście wrażenie jest większe. Macie wpływ na tak naprawdę ciśnienie krwi, które jest dużo niższe w leżeniu i się może okazać, że jest to jakby problem krążeniowy. Więc tak naprawdę dużo rzeczy poprawia się. Krzywizny kręgosłup oczywiście się nam wypłaszczają, więc naprawdę dużo zmiennych jest, stąd warto sobie tych pacjentów rzeczywiście badać w różnych pozycjach, a dwa też pytać, dlaczego o ich problemy na przykład pojawiają, znaczy pytać się, kiedy ich problemy pojawiają się, a kiedy na przykład tego problemu nie mają. To co już mówił Maciek wcześniej. I teraz tak, słuchajcie, możecie sobie zbadać jako taką pracę domową, żebyście zbadali sobie na przykład powiedzmy taki mięsień nadgrzebieniowy, bo jest najczęstszy problem w obrębie barku. Widzicie pacjenta, który ma barki w protrakcji, delikatnie przekarbioną postawę, to jest niesamowicie często sytuacja taka, że on ten będzie mięsień miał wyhamowany i wtedy zobaczcie sobie, co się wydarzy, kiedy zbadacie ten mięsień tak samo, tak? Czyli wiemy oczywiście, żeby badać mięsień, wiemy jaką funkcję wykonuje, wiemy, że jest to delikatne odwiedzenie, rotacja zewnętrzna i badamy go przez przywiedzenie. Badacie sobie ten mięsień i się okazuje, że w leżeniu nam aktywuje się prawidłowo. Albo ewentualnie spróbujcie sobie na przykład delikatnie docisnąć łopatkę i sobie ten mięsień jeszcze raz zbadać. I się okazuje wtedy, że tak naprawdę dysfunkcją w obrębie stawu ramienno-opadkowego
jest niewydolność struktur łopatki. A ta niewydolność struktur łopatki, to się okazuje, że to już troszkę inna historia, bo teraz już mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiemy, że kompleks barkowy, znaczy nie kompleks barkowy, bo kompleks barkowy to jest wszystko. Wiemy, że staw ramionopadkowy jest skutkiem problemów związanych z niestabilną łopatką. Dlatego, że pomyślcie sobie w takich kategoriach, że nasze ciało, większość problemów, może tak, większość problemów, jakie widzicie u pacjentów, jest związanych z takimi mechanizmami obronnymi pacjenta i układu nerwowego. I zobaczcie, czy przypadkiem silne mięśnie rotujące, czyli głęboka warstwa tutaj naszego stawu ramionopadkowego i niewydolna łopatka brzmi jak kontuzja? Oczywiście tak. To tak samo jakbyście mieli po prostu kijowe fundamenty po prostu w domu, takie zrobione po prostu z desek. Z błota i szyszek i postawili na tą mega konkretną ścianę po prostu takie stare pustaki były. Kojarzę takie kolorowe, jakieś takiego, nie pamiętam, takie mega stare pustaki. Mhm. I macie takie, wiecie, takie cienki fundament, proszę, taki cienki fundament i na to taki gruby pustak. Nie, to powinno być odwrotnie. Myślę, że twój tata i mój tata też by... Tak, tak, bo my jesteśmy, jesteśmy synami budowlańców. Więc tak to wygląda, więc są takie może porównania trochę będzie do budowy domu, do bark jako, nie, o, może tak, będziemy tak, jakby takie szkolenia swoje robić, że twoje ciało jak dobrze zbudowany dom z prawdowej zaprawy takiej i takiej. Twoje ciało twoim domem. O, trochę tak jest, mówi się tego, co? Pustak Ackermana. To nawet tak w temacie by było. Jest pustak Ackermana? Może. Bo Ackerman to jest też metoda, no nie? Ale to nie jest moja ulubiona metoda. No też nie. Ale akurat pustaki też nie są moją pasją. O, w ogóle tutaj Kamil napisał fajną rzecz, do której chciałbym się odnieść, że napisał, boję się pacjentów, którzy przychodzą i mówią, że mam uszkodzony stożek rotatorów lub powiedzmy zerwany mięsień nadgrzebieniowy. I to jest znowu coś, na co moim zdaniem my jako fizjoterapeuci zwracamy totalnie za dużą uwagę i totalnie niepotrzebnie, bo wcześniej też się pojawiało kilka innych pytań dotyczących struktury, typu na przykład, czy jak ktoś ma tam przylegające cokolwiek do korzeni nerwowych, to czy da się to naprawić ćwiczeniami. Słuchajcie, nie poświęcajcie aż tak dużo uwagi swojej i swoich zasobów na to, żeby skupiać się tak mocno na strukturze. Dlatego, że czy my w ogóle mamy wpływ na strukturę? Pośrednio jakiś mamy, ale tak naprawdę zobaczcie, że my zajmujemy się czym? My się zajmujemy funkcją. Badajcie u pacjentów funkcję, a nie strukturę. Jeśli widzicie, że na USG, na rentgenie są jakieś zmiany i to nie są zmiany patologiczne. Mówię o takich zmianach patologicznych typu kręgozmyk urazowy, jakieś nowotwory i tak dalej. Stricte przeciwwskazania do pracy. Złamania. Tylko, że są tam jakieś zmiany zwyrodnieniowe, czy na przykład, że ktoś ma faktycznie zmiany w obrębie stożka rotatorów. Ja powiem ci tak, jakbyśmy... To, słuchajcie, bo pojawiło się, tutaj wiem, że znowu może ktoś, kto jest mocnym zwolennikiem evidence-based i tutaj akurat to go może zainteresować, pojawiło się pod koniec zeszłego roku bardzo fajne badanie, gdzie ktoś pokusił się w końcu po latach, o to, żeby u takich pacjentów, którzy zgłaszają się ze swoim stożkiem rotatorów i mają tam faktycznie zerwany, naderwany, zwapniały, jakikolwiek z mięśni stożka, żeby zbadać u nich też drugą stronę. I co się okazuje? Także w ramach pracy domowej polecam, żeby poszukać informacji na ten temat, bo możecie być mocno zaskoczeni. Znaczy, ja wam powiem tak, jakbyście wzięli osoby, które nie zgłaszają żadnych problemów z kompleksem barkowym i po prostu jest świetnie, czują się dobrze, i u osób na przykład aktywnych, nieaktywnych, bez różnicy, może u aktywnych nawet lepiej, a bez różnicy, aktywne też mogą być. I zrobilibyśmy u nich sobie badanie obrazowe i sprawdzili, jak się u nich ma mięśnie nadgrzebieniowe, to wam powiem, że kijowo. W większości przypadków się ma bardzo kiepsko. I tam już jakieś zmiany będą, czy zmiany zwyrodnieniowe, czy jakieś zwłóknienia, czy może jakieś uszkodzenia struktury, bo się okaże, że mają jakieś taki dziebiastą strukturę tego obszaru, gdzie tam biegnie sobie mięśnie nadgrzebieniowy. Więc to się naprawdę dzieje bardzo, bardzo, bardzo często. Tylko rzeczywiście nikt, kto nie ma dolegliwości bólowych w obszarze kompleksu barkowego, nie idzie i mówi, wie pan co? Ja mam sobie dzisiaj tak, po śniadaniu taki MRI strzelił. Akurat mam trochę wolnego. Zobaczymy. MRI zobaczymy, no nie? Chociaż teraz w czasie kwarantanny, gdyby była taka możliwość, to pewnie dużo osób z nudów by sobie porobiła takie teraz badania. Tak, na szczęście
Na szczęście taki nie zrobili... sprzęt diagnostyczny nie jest ogólnie dostępny u każdego w domu, bo myślę, że by to wpędzało większość z nas w efekt nocebo, tylko jakbyśmy się dowiedzieli, kto ile ma. Katastrofa, słuchaj, jak ja bym sobie zrobił MRI swojego prawego kolana, które mnie nie boli na co dzień, ale ja wiem, że tam będzie ciekawie. Tam by się naprawdę działo bardzo dużo rzeczy, które mi się nie podobały, bym się stwierdził, łąkotka uszkodzona, boczna, tylny róg, że to się nie regeneruje. Tak bym myślał. I dobrze, że o tym akurat ja nie wiem i wy też nie wiecie o swoich barkach. No, na szczęście moje ostatnie badania obrazowe, na których się okazało też ciekawa rzecz, ale to miałem zupełnie robione przez przypadek. I już po prostu miałem tego świadomość i się dlatego tym nie przejąłem. Ale mówisz o jakimś... Mówię o swoim kręgozmyku. Tak, Maciek ma kręgozmyk, jest bardzo szczęśliwy, nie przeszkadza mu to w ogóle, żeby dźwigać większe ciężary na siłowni. Prawdopodobnie ten kręgozmyk się ani nigdy nie zwiększy, ani nigdy nie zmniejszy. Myślę, że nie. No. Więc nie ma co się tego fiksować, także skupiacie się na funkcji, dlatego że funkcję możecie bardzo szybko odzyskać, a tak naprawdę to, co pacjenci wasi odczuwają, dolegliwości bólowe, które odczuwają, to nie są dolegliwości bólowe, które odczuwają z powodów zmiany struktury. Dlatego że to bardzo rzadko, to się praktycznie zdarza, żeby po prostu nas mózg był informowany po zmianie struktury, która nie była nagłym i szybkim urazem. Tylko po prostu jakimś problemem długotrwającym, przeciążeniem i tak dalej. Więc skupiamy się na funkcji i będziecie wtedy mega szczęśliwymi terapeutami. Dobrze. I teraz tak. Mówiliśmy sobie o tym, że skończyliśmy, jeśli chodzi o nasz problem barku, że dysfunkcja w obrębie kompleksu barkowego, przede wszystkim stawu ramienno-łopatkowego, jest to bardzo często skutek niewydolnych struktur w obszarze łopatki. I to u naszych pacjentów widać często. Jak widzimy, przychodzi pacjent, boli mnie tu często, to nawet czasami gdybyśmy nie robili sobie u nich testów takich mięśni jak stabilizator łopatki, czyli równonogoboczne, zębaty przednie, czworoboczny, część dolna, czworoboczna, środkowa, to my już to widzimy, bo często ta łopatka jest ustawiona wyżej od drugiej, zrotowana najczęściej w rotacji wewnętrznej, zdecydowanie gdzieś tam odsunięta do boku, co nam informuje nas od razu, że my niewydolny mięsień najszerszy, wróć mięsień równoboczny i czworoboczny, część dolną. Mamy często tą łopatkę odklejoną, co oznacza, że mamy niewydolny mięsień zębaty przedni, a często hipertoniczny piersiowy mniejszy i tak dalej, i tak dalej. Więc to już jesteście jakby o krok dalej, czyli nie pracujecie stricte zestawem ramienno-łopatkowym, tylko szukacie, co jest pierwotną przyczyną tego, że ta łopatka jest niewydolna. Często to nie oznacza to, że wy musicie tak naprawdę przetorowywać. Czyli pacjent ma niewydolny zębaty przedni, a wy mu dajecie ćwiczenia, żeby ten zębaty przedni aktywował. Bo jak wasz mózg stwierdzi, że on często ten zębaty przedni wyłączy, bo na przykład doznaliście urazu w obrębie żeber, mieliście złamane żebro, albo na przykład mieliście jakieś problemy, to teraz jest zły moment, bo zębaty przedni, jeśli chodzi o kinezjologię, to jest mięsień, który jest powiązany z płucami. A teraz jest powietrze super czyste, bo mało kto jeździ samochodami i po prostu niebo jest pięknie czyste i samoloty latają w zdecydowanie mniejszej ilości, więc teraz ciężko dychać sobie zębaty przedni przez... Chyba, że przez infekcję. O, to jest na czasie. Myślę, że jakbyśmy zbadali pacjenta po koronawirusie, to on by miał prawdopodobnie zębaty przedni i naramienny wyhamowany. Myślę, że jak leży pod respiratorem, to może mieć całkiem dużo wyhamowanych struktur. Nie, to jest poważna sytuacja, ale słuchajcie, my tak mamy, nie wiem, czy wy nas znacie. Jak byliście naszymi kursantami, albo po prostu znacie nas trochę może tak, może nie z internetu, bo w internecie, nie licząc neurofrików, neurofrik jest nasze takie prawdziwe bardziej oblicze, czyli taka szydera i heheszki często, taki czarny humor, to my tak mamy po prostu. My często wszystkie nieszczęścia próbujemy przekuć w żart. Bo lepiej się śmiać niż płakać. Oczywiście, że tak. Jak na przykład mieliśmy taką niefajną sytuację, bo mieliśmy takie zdarzenie, że... Jak robiliśmy remont gabinetu, to byliśmy z plecy z matkiem z 80 tysięcy po 40, jak nie po 50 na głowę, pewnie tak. To było dość zabawnie. Trochę się pośmialiśmy, było trochę smutno, ale staraliśmy się przekuć to w dobre żarty. I udało się. I jest fajnie. Oczywiście pieniędzy nie odzyskaliśmy, ale co się pośmialiśmy, to nasze. Drogi kabaret. Drogi kabaret był. Co tam jeszcze tak ciekawego? I dużo ludzi tak myśli, tak? Przychodzą mi pacjenci i mówią, wie pan co, ten problem z tymi mięśniami nadżywniowymi i tak dalej, jest to problem wtórny do niewydolnej łopatki,
I mamy, rzeczywiście tam badamy sobie zębaty przednie, badamy sobie rachunek budowy, badamy sobie czworoboczną część dolną i się okazuje, że one są niewydolne. I pacjent mówi, aha, dobra, no to jak ja mam mi ćwiczyć? I mówię, jeżeli to jest osoba, która jest nieaktywna, no to jak ona to poćwiczy, to nawet lepiej. Przetruje sobie ten obszar, połączenie mózgu łopatka będzie działało lepiej, fajnie, ale czasami są to osoby aktywne. Ja patrzę na ich zębaty przednie, w ogóle, wiesz, taki 7 zębów takie wystające. Konkrecik. I on się pyta, jakie mam ćwiczenia wykonywać, żeby to zrobić? I mówię, człowieka, to co, za dużo ćwiczeń wykonujesz? Przecież widać, jakbyś spędzał przynajmniej godzinę dzień na siłowni. A on mówi, no na, to półtorej nawet. No tak. Ja mówię, no to nie, to jakby nie ten ruchem. Ja zawsze daję takie porównanie śmieszne, że niewydolny mięsień, który jest wyłączony z poziomu układu nerwowego, czyli on w efekcie ma nie działać, to jest tak, jakbyście weszli sobie do tego pomieszczenia za nami i mówicie, o, światło nie działa. To wymienię żarówkę. Wymieniacie żarówkę, mówicie, kurna, dalej nie działa. Pociągniemy nowe kable. Zobaczymy, no nie? Ciągniecie nowe kable, kable pociągnięte, znaczy, kurna, nie działa. I przychodzi jakiś majster i mówi, synu, ale ty masz włącznik wyłączony. A ty myślisz, i się zapala światło. To tak samo jest. Trzeba ten włącznik znaleźć, dlaczego, znaczy nie włącznik, to przyczynę wyłączenia. To, co ten włącznik zastawia. O, ten włącznik jest przykryty i trzeba odsunąć coś tam i ten włącznik odpalić. I to my musimy, jako terapeuci, ja mam tę metaforę, musimy to przesunąć, bo tam szafa stoi przed tym włącznikiem. Musimy tą szafę, szafę delikatnie odsunąć i później... Cały gruby storytelling. I później pacjent, który będzie aktywował ten mięsień, jak ta szafa będzie odsunięta, to on już będzie ten włącznik cyk, 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 cyk i światełko będzie paliło się wtedy, kiedy chce. Majstersztyk. Tak ma być. Zastanawiam się, jak długo nad tym kombinowałem. Dopiero teraz. Dopiero teraz, bo ja mam takie możliwości, że ja mogę przerzucić wszystko na takie storytelling terapeutyczny. I budowlane. I budowlane terapeutyczne. Mhm. Więc to jest bardzo ważne, żeby tą szafę znaleźć. My musimy tej szafy szukać. I my tej szafy was trochę pomożemy wam tej szafy szukać. W tym webinarze, który będzie niedługo, w następny czwartek. Bo zrobimy sobie tak, że my sobie za chwilę skończymy tutaj, a jeszcze nie, bo jeszcze mamy kilka rozkmin. I my sobie skończymy, bo wy myślicie, że jak zrobicie łopatkę, to będzie fajnie. Ale nie, słuchajcie, bo ta łopatka, jak mam wam szczery być z wami, to ona też jest wtórna najczęściej. Chyba, że pierwotna. Chyba, że łopatkę na przykład. Chyba, że pierwotna. Chyba, że mieliście jakiś uraz obrony klatki piersiowej, albo na przykład macie koronawirusa. To no może... To też jest wtórna łopatka, bo dysfunkcja jest o płuca. No bo POHP. Bo płuca. Astma to akurat też trochę nie. No to astma to jest taka, wiesz... Co takie top 5... Naciąganych chorób? No nie naciąganych, ale jakich? Też psychosomatycznych. A nie, no tak, ale takich grubymi ćmiszytych. W sensie, że ona jest, ale tak naprawdę leczenie stricte samej astmy? No też jest niezłe. Zapomniałem powiedzieć, ale też mam astmę podobno. A, też masz astmę. No fajnie, powodu, masz kręgosłup i astmę. Z tego powodu nie poszedłem do wojska w ogóle. Naprawdę masz astmę? Mhm. A nie, dlaczego nie poszedłem? Ale później zrobili mi ten... Lobotomię. Nie lobotomię, to wcześniej. Nie, kurde, zapomniałem. Dobra. Spirometrię. O nie, to ja teraz lekarz mam. Wojskowy powiedział, że mogą mnie wziąć do komandosów, ale jak już mam wpisane, że astma, to nie. Bo mogę stracić przytomność na placu w wojsku. Ja mówię, że nie, ale ja i tak nie idę do wojska, bo jestem na studiach, a za rok wchodzi zawodowe wojsko i tak nie zdążę. A oni, nie, bo ja panu wpiszę tutaj, że jest okej. Okay. A pan nas oszuka i pan zrezygnuje ze studiów i pójdzie pan do wojska. Ja bym się, no tak, marzył to zawsze. Ale nie wiesz, co ludziom chodzi po głowie, no nie? Nie, dlatego jakby w pełni rozumiem. No, słuchajcie, więc tak, a łopatka też jest wtórna i oczywiście warto ćwiczyć sobie takie struktury. Słuchajcie, bo jeszcze w łopatce. My dzisiaj mieliśmy taką z Maćkiem taką rozkminę, że tak naprawdę to nasz kompleks barkowy, nasza kończyna górna, to ona w ogóle za bardzo się jeszcze nie ewoluowała. Ona się jeszcze nie dostosowała do tak naprawdę naszego trybu życia za bardzo. Ona by chyba wolała, jakbyśmy się częściej na czterech kończynach poruszyli. Bo mamy kilka takich struktur. Zobaczcie, mamy takie struktury, które są bardzo ważne dla funkcjonowania łopatki. Jest to na przykład mięsień czworoboczny, część dolna, a który tak naprawdę ściąga łopatkę. Pięknie przyklejał do kręgosłupa piersiowego, do kręgosłupa i do dołu. I tak naprawdę on robi... Co on robi? On ściąga łopatkę do dołu. Świetnie. To samo, co się po grawitacji. Kupa roboty. Czyli tak naprawdę... Zarobiony. Czyli on tak naprawdę nie ma szans się wykazać. Tak samo na przykład jest z mięśniem... pomóż mi, Maciek.
podobojczykowym, który robi dosłownie to samo. Ściąga obojczyk. Brawo. To samo. Czasami też trochę podnosi pierwsze żebro. No tak. No, pierwsze żebro. To on wow. Nie, wow. Zupełnie to samo, co pochyły przedmiot. Zupełnie to samo jak 500 struktur innych, no nie? On taki mięsień wdechowy. Nie wiem, co byś, nie wiem, jakby ci nie musiało, jak musiałby ci bardzo brakować oddechu, żeby twój mózg stwierdził, dawaj, podobojczykowy, w tobie samoc, jedziesz, dasz radę. I rzeczywiście, a ród pierwszego żebra jest ekstremalnie wielki. Niesamowicie się rusza, szczególnie, że jest taki. O ile w ogóle jest. Dobra, nie idźmy w tym temacie, to śmiesznie, śmiesznie. Natomiast na czym skończyliśmy? A właśnie, że nasze ciało, tak jak mówił Maciek, ono by chciało, żebyście chodzili trochę na czworaczkach. Albo zobaczcie sobie, co się dzieje, jak na przykład wyćwiczycie ściankę wspinaczkową. Co się dzieje, jak wyćwiczycie drążku. Co się dzieje, jak wy... O, co właśnie, co się dzieje, jak ludzie, którzy kompletnie aktywują mięśnia czworobocznego, części dolnej i podobójczykowego. O, teraz będzie śmiesznie, bo teraz idą święta. Nie wiem, czy w ogóle będą święta wielkanocne, bo one wyglądają raczej tak na razie pesymistycznie dość. Ale co się dzieje, jak zbliżają się wiosna i trzeba umyć wszystkie okna na święta wielkanocne? To się... akurat z czasem na mycie okien chyba nie będzie problemu. No właśnie, ale ludzie sobie to ładnie rozłożą. Ludzie sobie to ładnie rozłożą w 3 tygodnie, będą myć okna powolutku, a nie tak, że jednego dnia, jeden weekend wszystkie 12 okien w domu, tylko powolutku będą... 12 okien w 2 tygodnie. Powolutku będą sobie to myć i nie będzie żadnych problemów większych, bo zobaczcie, jeżeli my mamy taki ruch zgięcia dość duży, i tak naprawdę nie używamy go na co dzień, bo my żyjemy sobie przynajmniej tak, no kto robi tak? Kto codziennie robi, kto jak nie ćwiczy na siłowni, aktywuje tak wysoko, tak duże zgięcia, tak duże odwiedzenie? Na pewno, widzę, tak większość moich pacjentów mówi, dobra, dzisiaj trzeba aktywować czworoboczny, więc ja ręka do góry i będę ściągał teraz w dół. Coś tam do takiego. Nie, właśnie chyba tak się za bardzo, jaka myjka ciśnieniowa. Nie, tak się nie robi. Nikt tak nie, słuchajcie, właściwie to nawet osoby, które ćwiczą na siłowni, to za bardzo tego nie potrafią zrobić. Tak. Bo mi się wydawało, że ja o tym wiem i że to jest w ogóle banał i to jest genialne i mnie później trener o to rypał ze 2 miesiące. Że ja to robię nadal źle. Jak się pociągałeś, to nie aktywowałeś w ogóle łopatki, tak? Tylko teraz urwałeś z bica. Tak było. No to nie jest specjalnie... Się okazało, że da się lepiej. To nie jest specjalnie łatwe, więc tak naprawdę jak my... O, patrz. Kasi mama zaczęła już codziennie myć po jednym oknie. To na święta będzie elegancko. No i Kasi mama, ona będzie sobie tak naprawdę, bo ona teraz dopasowała sobie objętość treningową do swoich możliwości. O, i Beata pisze, mówiąc ludzie, macie na myśli chyba kobiety. Nie, mamy to akurat żadnej dyskryminacji. Mamy ja na przykład zamierzam na przykład myć okna ze swoją żoną, czy będziemy razem myć okna, a mamy ich naprawdę w naszym wielkim mieszkaniu 48-metrowym, chyba nawet 2, które możemy umyć, czy 3 okna możemy umyć, więc będziemy mieć je razem. I tak naprawdę zobaczcie sobie, że my nie wykorzystujemy za bardzo tego ciała i tak naprawdę jakbyśmy funkcjonowali trochę inaczej, albo nie wiem za bardzo, jak możemy ewoluować, żeby czworoboczne tak naprawdę nie robiły takich głupich funkcji jak ściąganie łopatki, która tak naprawdę jak nie ćwiczymy, to nie jest nam potrzebna. Jak tak dalej pójdzie, to nam w ogóle mało co będzie potrzebne. No. Słuchajcie, więc tak sobie zrobimy, więc w następnym live'ie, który będzie w czwartek, to pójdziemy sobie dalej z tematem i powiemy sobie o dysfunkcyjnej łopatce i co tak naprawdę może być problem tej dysfunkcyjnej łopatki, więc pójdziemy sobie dalej do naszego centrum. Pogadamy sobie o tułowiu, pogadamy sobie o kręgosłupie i pogadamy sobie o tym, od czego my zaczynamy. A wasze zadanie do czwartku jest takie, że badacie sobie na przykład mięsień nadgrzebieniowy. Ja mam jutro ładnie na Facebooku, napiszę mięsień nadgrzebieniowy. Jak się bada? Napiszę im co? Na Facebooku jak się bada mięsień nadgrzebieniowy? Słuchajcie, nawet sobie bloga wam napiszę. Jutro jak sobie wstaniecie do godziny 12 na blogu będzie artykuł jak badać mięsień nadgrzebieniowy. Doskonale. Czyli będzie projektmasaż.pl/nadgrzebieniowy. Tam wyjdziecie, macie zbadać mięsień nadgrzebieniowy w pozycji stania bądź siedzenia plus zbadać go w pozycji leżej na plecach i zobaczyć co się zmieniło. Ale jeszcze wcześniej, tam też podlinkuję, zobaczyć sobie test toniczności mięśniowej, więc macie sobie zbadać i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, że jak poprawicie stabilizację łopatki, to wam się poprawi funkcja mięśnia nadgrzebieniowego, ewentualnie innych rotatorów i od tego wyjdziemy w czwartek na kolejnym live, który będzie o 20. A już teraz wam mówię, że za chwilę będą 2 wpisy na Instagramie i na Facebooku z zapisem na webinar, który będzie 2 kwietnia i bardzo ładną prezentację sobie zrobimy z tego, żebyście wiedzieli, jak przejść przez takie badanie, więc będą piękne slajdy,
będzie rozkmina, będzie wywiad, zrobimy sobie jakiś wstęp do analizy posturalnej, będzie, ale będzie czat. I słuchajcie, my się bawimy, bo my się jeszcze webinarami tak nie bawiliśmy profesjonalnie, ale to będzie naprawdę mocne. To szczerze, to będzie mocne. Będzie grube. Tak. I jak się na ten webinar zapiszecie, będziecie na webinarze, to słuchajcie, tam warto być, dlatego że coś puścimy fajnego. Naprawdę coś... Ja się mogę doczekać. Jednocześnie dajcie nam znać, jak wam się podobał live. My sobie za chwilę wszystkie komentarze przeczytamy, bo sporo nas tutaj było i naprawdę było ciekawie. Były hakeszki. Było merytorycznie w miarę. I tego się możecie spodziewać tutaj po nas. I chyba będziemy sobie więcej takich rzeczy robić, bo fajnie, widzę, że jest. Czy jest szansa zobaczyć was później na YouTubie? Tak, dokładnie tak. Tak, i coś wam teraz pokażę. Słuchajcie, tutaj. Tu się robi YouTube. No i teraz tego już tam nie włożysz. Dobra, pójdź. Odczep, Maciek. Ba! Tu się robiły YouTube. Okej, okay. Więc to odpalimy sobie, a oczywiście na YouTube możecie nas spotkać na innych materiałach. Dobra, ja już mam teraz dwie ręce zajęte, więc możesz, Maciek, pożegnać się, pomachać za mnie też. No, słuchajcie, oczywiście będzie to na Facebooku też. Dzisiaj mieliśmy śmieszną rozminę, bo słuchajcie, my bardzo nie lubimy chyba tego nawet. Zresztą się pytacie, czy te materiały będą dostępne później. I powiem wam, że... Nagrywamy je jednorazowo. Nagrywamy jednorazowo. I kto stracił, ten stracił. Nie zależy nam, żebyście tego oglądali. Po prostu mieliśmy dzisiaj trochę wolnego czasu. No i, tak jak wy zresztą. Tak. I teraz tak. Na Instagramie będą przez 24 godziny. Mhm. Jak na Instagramie. A na Facebooku będą zawsze. Na zawsze. No i tyle. O, mi się zepsuło na Instagramie. I tyle. No do zobaczenia w takim razie. I żegnamy was. Trzymajcie ciepło. Hej. Bang. Nie ma go. To znaczy, że co, dopiero się pojawi? Zginął. No nie mów. Nie, zginął. Jak to? No nie mógł zginąć. Zginął.